Siema, siema. Dzisiaj vlog w zupełnie innym wydaniu niż zazwyczaj, bo jest to vlog z lektorem. Nie wiem, jak to się przyjmie, jak ta wersja w ogóle siądzie dla was i dla nas, ale zepsuł nam się mikrofon podczas wyjazdu i musiałem jakoś improwizować, dlatego szkoda mi było po prostu tego nagranego materiału stamtąd. I stwierdziliśmy wspólnie z Sepkiem, że ogarniemy to z lektorem. Po prostu będzie to taki troszeczkę inny vlog. Mianowicie pojechaliśmy w styczniu, dosyć niedawno, bo raptem będzie to tydzień odkąd jak wrzucamy ten vlog, także tydzień temu udało nam się naprawdę teraz na bieżąco wrzucić ten vlog. Dosyć rzadko nam się zdarza, żeby tak szybko. Ale tak, po raz pierwszy byłem na desce, na snowboardzie. O dziwo udało mi się to w miarę załapać, bo pojeździłem sobie tam chyba ze 3-4 godzinki. Na początku wzięliśmy instruktora. Swoją drogą instruktor też okazał się gdzieś tam rajderem enduro. Następnego dnia wybraliśmy się na skutery śnieżne do Andiego. W sumie byliśmy tylko ja i Karolina. Nie udało niestety się zebrać reszty ekipy. Ale fajnie, fajnie, gdzieś tam spędziliśmy czas. 2 lata temu też byliśmy w tej samej wypożyczalni. Jak możecie pamiętać na Instagramie jakieś tam fotki gdzieś tam z tych skuterów i jeden chyba filmik nawet na TikToka wrzucałem. No mega klimacik, fajnie jest jednak pojeździć tak po górach, gdzieś tam ciekawie jest, jak jest jeszcze większa ekipa na więcej skuterów. No akurat tutaj pojechaliśmy na 2 maszyny. Skuter, którym lecimy, to jest 500 w dwusuwie. Nie podam wam marki modelu, bo kompletnie nie pamiętam. Chyba Skidu czy coś takiego, ale no nie będę tutaj znawcy udawać. Mieliśmy jechać na początku tą 700, którą jedzie instruktor, ale jest ona jednoosobowa. Z racji, że byłem z Karoliną, także pojechaliśmy tą dwuosobową 500. Też fajny sprzęt, bo podgrzewane manetki zarówno miałem ja, jak i pasażer. Całkiem wygodny sprzęcik. Taki wydaje mi się, że to jest taki typowy jakiś turystyk, no nie? Tak jak są takie kłady jakieś tam, kurcze też, gdzie masz wielkie kufry, to wszystko, miejsce dla pasażera, oparcie i tak dalej, tak samo ten skuter. No ale jak widzicie, fajne widoki dookoła, a właściwie ich brak, bo widać tylko mgłę. Praktycznie jak w jakimś śnie się leciało. Na kamerce jest dosyć dobra widoczność, a w rzeczywistości było tak, że jak przewodnik odjechał, powiedzmy tam na 15-20 metrów, to traciłem go z pola widzenia, także trzeba było trzymać tempo. Jakoś teraz wydawało mi się, że mega wolno jechaliśmy, bo jak 2 lata tam byliśmy, to miałem wrażenie, że większe prędkości osiągaliśmy, no ale też... Też było tutaj tak spoko, chociaż jeździło mi się trochę gorzej niż 2 lata temu. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale no nie było super wygodnie. Tutaj jak widzicie, troszeczkę gdzieś tam się przejaśniło niebo, także no widoki są naprawdę kurde nieziemskie. Fajnie to na żywo jeszcze poczuć, kurczę, gdzie czujesz smród tego dwusuwa, brzęczenie z dyfuzora i tak dalej. No to robi to robotę. Tutaj możecie zobaczyć tą właśnie 700 kawał maszyny. I no tamto to już też mi się wydaje, że konkret musi zapierdzielać. Tu akurat gdzieś tam zapaliłem się kontrolka od ręcznego i ogarnialiśmy, gdzieś przymarzła chyba linka delikatnie. Czas na foty, trzeba było troszeczkę uwiecznić ten wyjazd. Fajnie, że udało się właśnie to też jeszcze nagrać na kamerce. Chcieliśmy się zamienić rękawicami. Karolina tutaj marzła trochę w tych foksach, a mi w tych grubych było mega niewygodnie jechać, kompletnie nie czułem gazu. Także zamieniliśmy się na rękawiczki, kurczę, w których latam sobie na co dzień w KTM-ie, czy teraz na tenerce. No i powiem wam, że już jak sobie zmieniłem te rękawice, to zaczęło mi się jeździć dużo lepiej. Przynajmniej zacząłem bardziej czuć tutaj kierownicę, manetkę i w ogóle. Swoją drogą to jazda takim skuterkiem nie jest wcale taka łatwa, jak się to wydaje gdzieś tam z boku, jak się ogląda te filmiki. Bo jak wsiadasz na tą maszynę, to jednak troszeczkę musisz myśleć. I nawet nie wiem, czy nie trudniej się jeździ jak quadem,
możemy gdzieś tam tutaj wymanewrować czy coś, no to trzeba też powiedzmy zsiąść na bok z tego siedziska, przechylić się, dociążyć tam lewą czy prawą pozę i gdzieś tam jak się ogląda powiedzmy filmiki, wydaje się, że skręcasz i ten sprzęt skręca ci tam jak chcesz, no nie, na tych pozach, a w rzeczywistości jest tak, że w sumie jest on dosyć mocno podsterowny i jak nie dociążysz którejś płozy, no to po prostu ta gąsienica na skręconych płozach pcha cię w przód i tyle. A w wypadku, kiedy masz więcej śniegu, no to jest jeszcze gorzej, bo potrafi cię zacząć wyrzucać, po prostu zaczynasz się wywracać. Co zresztą tutaj możecie zobaczyć, było mega dużo śniegu, ponad 60 cm. Tutaj właśnie widać, jak gościa zaczęło przerzucać. Ja chciałem jechać za nim, bo inaczej ten skuter się zakopywał w tym śniegu, więc musiałem jechać po jego śladach. Nie mogłem tam się wyrobić. Chciałem skręcać cały czas tutaj w lewo, ale gdzieś mnie przerzucało i zaczynałem się wywracać, bo góra zbocza była jakby w lewo, no nie? A tu mnie wyrzuca cały czas w prawo. Tu już się prawie przefiknęliśmy. Karolina zeszła z tego skutera. Ja stwierdziłem, że jakoś się zawrócę po prostu w dół zbocza, napędzę się, zrobię nawrotkę i ustawię się po prostu równolegle ze zboczem i elegancko sobie wjedziemy w górę. No ale jak widać nie było to takie proste, tutaj jechałem, zacząłem się zakopywać w tym śniegu. Też trochę z mojej winy, bo trzeba mi było po prostu więcej dać tego gazu, dać tutaj w opór manetę i tyle, no nie? Ale tutaj w tym momencie już zawiesiłem się gdzieś na, nie wiem, czy na płozach, czy jak, ale się zawiesiłem na tyle, że po prostu skuter nie dawał rady jechać. Gąsienica obracała się w miejscu, musieliśmy go odkopać z przodu trochę. To też jest zajebiste, bo jedziesz sobie na tą wyprawę, a tu nagle się okazuje, że skuter musisz odkopywać. No ale tutaj już jak zacząłem go trochę bujać, no szkoda, że nie ma tego dźwięku, bo kurwa zajebiście, jak ten dwusów gdzieś tam tu warczy, ryczy i tak dalej. Jak zacząłem nim bujać i pierdzielać gazu do oporu praktycznie, to zaczął wtedy iść ten skuter jakoś tam powoli się sunąć do przodu, wypełzać. I później już udało nam się ustawić i na te same ślady co przewodnik i jakoś tam jechałem do przodu. Jeszcze jakaś tutaj ścieżka była, czy nie wiem co to było, ale w każdym razie szedł jakiś gość, zaczął się do nas przypierdalać, zresztą tutaj go teraz będzie widać z prawej strony, o idzie tam, zaczął się coś tam do nas rzucać. Tutaj mega widok, kurczę, pod zachód słońca sobie jedziemy. Fajnie to bardzo wyglądało, no praktycznie jakbyś we śnie jechał. No jeszcze co tam mówiłem na tym vlogu, co się nie nagrało, to, że grupę założyliśmy na Facebooku i fajnie jakbyście do niej dołączyli, bo też dzięki temu możemy wspólnie z wami budować tą społeczność, a też dzięki tej grupie łatwiej nam się będzie z wami komunikować i razem tworzyć content, tworzyć pomysły, będziemy wiedzieć co chcecie oglądać. My też mamy sporo planów na ten rok, dlatego też chcemy znaleźć sponsorów, tak żeby te materiały były jeszcze ciekawsze, no i żeby mieć po prostu te środki na to, żeby po prostu nagrywać dla was ciekawe akcje. Co do tej grupy jeszcze wrócę, to chcielibyśmy też na niej dawać wam materiały, kurczę, których nigdzie do tej pory nie publikowaliśmy. Chcielibyśmy tam też dawać wam tam rabaty, które będziecie mogli wykorzystać u naszych partnerów i one będą dostępne tylko na grupie, nie będą wrzucane nigdzie na Face'a, na Instagrama, TikToka czy YouTube'a, tylko głównie to będzie na grupie. Chcielibyśmy wam rzucać tam dropy na nasze po prostu gadżety, na produkty od naszych partnerów i tak, żebyście mieli jakoś po prostu korzyść z obecności na tej grupie.